Dzisiaj widzimy faryzeuszów, którzy trzymają w ręce kamienie i nimi chcą rzucić w Jezusa. Nie za to, co robił, czyni, bo Jego czyny były pełne miłości i dobra. Nawet oni temu nie mogą zaprzeczyć. Chcą Go ukamienować za to, co mówił o samym sobie. Za to, że przyznawał się, że jest Bogiem, że jest Synem Boga. Za prawdę o samym sobie. Jeden z ojców Kościoła mówi, że Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to nieustannie patrzył na swojego Syna, aby jak najwierniej oddać podobieństwo. Święty Ireneusz z Lyonu mówi, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem po to, abyśmy my mogli stać się bogami. Dodał później, że chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni. Zatrzymaj się. Spójrz na samego siebie. Spójrz na to, co czyni cię brudnym, co sprawia, że twoje podobieństwo do Boga nie jest takie, jakie było na samym początku. Zacznij przybliżać się do Pana Jezusa, do Jego słowa, do sakramentów. To sprawi, że będziesz pomału oczyszczał się z brudu. Na pewno będzie tak, że wielu nie będzie podobało się to, że będziesz się zmieniał, że będziesz lepszy. Ale Słowo Boże dzisiejsze zapewnia nas, mówi, że Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Bądź blisko Pana Boga. On stanie się Twoim obrońcą. On stanie się Twoim ochroniarzem. Im będziesz bliżej Niego, tym bardziej będziesz podobny do Niego.